Witajcie. Z tej strony ponownie Starki, a oto moment, na który wielu z nas czekało. Terraria 1.4, zwana też Journey End. Jak widzicie, zgodnie z moją obietnicą, w tym oto momencie siadamy do niej, nagrywamy. Nie interesujcie się postaciami, stare. A na to nawet nie patrzcie, to usunę. Tak więc, bez dalszego czekania, zaczynamy kreację postaci. Rozgrywkę prowadzimy na klasiku, żeby nie było. Będzie to rozgrywka w trybie master, ale wszystko zobaczymy później. Więc, tworzenie postaci. Zaczynamy w standardowej szatce, mojej, ulubionej. Ciekawe. Aha. Czyli to jest tak samo z ubraniami, ale dobra, mniejsza z tym. U. Jezuś, kurde, widzicie to? Pełno nowych fryzur. Oczywiście, postaram się postać stworzyć jak najpodobniejszą do mnie. Więc... muszę trochę jeszcze poszukać, jakie włosy nadamy. Ale na pewno coś się znajdzie. Przydałby się jakiś pomysł, szczerze, dosyć długie. Najpierw do tego brudka. Jakoś nie ma nic lepszego, niech będzie. A dobra, niech będzie co nawet. Kolor standardowo dużo ciemniejszy. Oczy... klasycznie czarny dajemy. Skórę trzeba przyjaśnić. I proszę, już powiem szczerze, jestem wielce zadowolony z tego, co tu się dzieje. Ale spokojnie, najlepsze dopiero przed nami. Spodenki też białe czy czarne? A, niech będzie białe. Buty trzeba przyciemnić. No i tak się prezentuje nasz bohater. Nazwa oczywiście... nikogo chyba nie zaskakuje. Oczywiście, że Starki. No i tak się prezentujemy w świecie Terrarii. Tak więc łatwo będzie go rozpoznać po tej brudce. I żeby nie było, dajemy go na szczyta. Teraz już go nigdy nie zgubię. To mogę wyrzucić, bo to niepotrzebne. Światy też nie interesujcie się za dużo, bo nas interesuje całkowicie nowy. Seed zostawiamy jaki będzie. Dajemy świat duży. Master. Jak widzicie, mam dostępnego za to, że jestem mistrzem Terrarii i ukończyłem wszystko. I ze względu na, powiedzmy, aspekt dosyć taki sentymentalny, gramy z korupcją. Tak więc... wygenerujmy jakiś inny świat. Tam w sumie nazwę. Haven of Prisms? Nie no. Dobra, niech już zostanie, nie chcę się tego zmieniać. Nie ma znaczenia, już takie jest. Tak więc, generuj się świecie. I spotykamy się już, gdy wszystko będzie gotowe. Tak więc, witamy ponownie, już w świecie. Jak widzicie, nie jestem tu sam. Jest ze mną Papkin. Siostra. No i oczywiście siostra. Tak więc, pozwólcie tylko, że przygotuję jeszcze wszystko. Bo, nie będę ukrywał, moje ustawienia Terrarii nie są jeszcze dostosowane do tego, co się stało. Okej. Po prostu... Jezu, nie. Muszę wyłączyć... przeglądarkę, bo jak zwykle mi ktoś już spami. Przyciszyć trochę sound oraz ambient, bo głównie mi to wkurza. I już pełnoprawnie, uczciwie zaczynamy naszą wspaniałą przygodę w Terrarii. Dobra, ludziowie, to jaką drużynę proponujecie? Czerwona? Sentymentalnie oczywiście. Czerwona, niebieska, różowa. Dobra, niech Zgadam będzie Starki, czerwona. No jaki? No nieźle. I jak widzicie właśnie już na starcie, fajna różnica, dziabadła działają w końcu sensownie. I uwaga, pierwszy raz nie mam legendarnego kill-offa. I uwaga, uwaga, znowu mam 100% achievementów w Terrarii. Dziękuję bardzo. No, oczywiście jako, że gram na masterze. Ej, teraz jest dla kłapka happiest. Co? No przecież ci mówiłem, siostrę, jak ci tłumaczyłem ci, co się zmienia, to jest ich zadowolenie z zakwaterowania. Nie dali nawet jeszcze po polskiemu. Co się dziwisz, siostra, co dopiero dzisiaj dodane? O, swoją drogą, kolejny znajomy uruchomił Terrarię. Pozdrawiamy cię, Wiśnia, mam nadzieję, że to obejrzysz. Uruchomił dwa razy. Wiecie co? Pozwólcie, że wyłączę tą nakładkę, bo jednak w tym momencie ona będzie bardziej przeszkadzać niż pomagać. Okej, wyłączone, niestety musisz znowu załadować i gotowe. Tak więc, jako że gramy na master modzie, macie jakieś plany, jak to wszystko pogodzić, żeby to nam wyszło w jakkolwiek sensownie? Wiesz
wiesz co, możemy, niech ktoś ogarnie na razie jakieś drewno, jakieś pozostałe surowce i możemy, wiesz, zacząć eksplorować po jaskini jakieś pierwsze. Dobra. Wiesz, ja teraz ścinam drzewa. Dobra, ja mogę ogarnąć drewno. I najgorsze co może być, nie, ja będę musiał szybko zdobyć sobie tą tak zwaną już chyba perukę znajomego czy coś takiego, no. Bo to brody mi usuwa ten głupi hełm. Ej, patrzaj, że żołądzie mi spadły z drzewa. Jakie fajne. Wiesz co mi wypadło z drzewa? Dwa golda mi wypadło z drzewa. Jak? Dwa golda, fartem. Uuu, emotki! Właśnie, po takie wszystkie są emotki? Nie ma przycisku, musisz otworzyć EQ i tam masz opcję zarządzania emotkami. Super! I mamy też bestiariusz, w którym wiem coś o gajdzie. Mhm. Który lubi ponoć powierzchnię, czy tam na niej mieszka, nie jestem w sumie pewien. Jakieś informacje mam o królikach, wiewiórkach, ptakach, innych ptakach, zielonym glucie i niebieskim glucie. Jak widzicie, dużo się nie zmieniło, a mimo to gra już od początku czuje się być, no, jest inna. Wybaczcie też, jak będę się plątał, ale spontane, rozumiecie wszystko. Aha, super. Tak więc siostra dołączysz za chwilę. I wiecie, co mogę wam powiedzieć, ludziowie, najdziwniejsze? Patrzajta. Mam 100%, a proszę, Terraria, nie zaliczyłam dwóch achievementów. Chociaż na moim Steamie możecie sprawdzić, że posiadam stówkę. Ale dobra, mi się z tym. Znalazłeś coś ciekawego, drogi papkinie? Na razie nie, aczkolwiek walczę ze slajmami, są straszliwie ciężkie na tym masterze. No, tak, tak, ale pamiętaj, trzeba zbierać. Ło, ruszofe drzewo! Jak ruszofe drzewo? Zobaczmy na odcinku, siostra. Ja je ścinam. A w jaskiniach? Czy halo? Nie. Jakie halo? Ło, kwiatkowe liany. Czemu masz na myśli G? Ja tak pięknie wygląda, Boże Święty. Bo chcę być magiem. A, spoko. Nie, ale wracając. Są nowe jakieś drzewka, powiedz siostra. Jest jeszcze więcej tych różowych, ale no niestety się nie zobaczy teraz. Ze względu na to, że ja ścinam wszystko. A zresztą jak znajdziesz, to zobaczysz sobie. Ło, dwa złota ze szlama! Co? No dwie złote monety ze szlama! What? Wiecie co, ta gra mnie zaskakuje coraz bardziej. Ogromne to drzewko! No widzisz, siostrzyczka? Właśnie o tym mówiłem. Która drużyna? No czerwona! Super. Nieźle dla mnie. Chociaż w sumie to nie ja pierwszy mam. Balon? No? Nie wiem, po prostu nowe tła są w ogóle. Więc może to znaczyć wszystko. Albo to, że zaraz slajmy zaczną nam przylatywać. Ścinam je. Ale ono daje zwykłe drewno, nie wiem czy się opłaca. Upatrz, ale ta ważka, jakie to ładne. No? Nieźle. Wiecie co, no, nie spodziewałem się tego wszystkiego w tym update'cie. Że będzie aż takie porządne. A to ciekawe, ej, tu dodali funkcję linijki, taką ciągle, że można sobie dokładnie wymierzać wszystko, co się chce od razu. No, ciekawe. Nie, zdecydowanie super. Dobra, to teraz zobaczmy, co on mówi. Mhm. Aha. Ja, okej, okay, dobra. Dobra. A więc jak on chce mieszkać? Dobra, więc może powiem najlepiej to, jak to guide przedstawił. Jestem dosyć przyzwyczajony do bycia bezdomnym, ale no, nie ale byłbym dosyć zadowolony, gdyby udało się zdobyć jakieś miejsce tylko dla mnie. Bardzo bym to docenił. Cóż, dosyć lubię łazić sobie przez las. Bardzo mi się to podoba. Tak więc, oto i pierwsza zmiana. NPC chcą konkretne domki dla siebie i chcą w konkretnych biomach. Jak można powiedzieć, trzeba w sumie wywnioskować z tego, co powiedziałem o gajdzie. On chce zostać w lesie. Tak więc, siostrzyczka, malutkie zlecenie dla ciebie. Ja w tym czasie trochę zmniejszę może. A co ja teraz robię? Proszę nie wrzeć do mikrofonu, to pierwsza sprawa. A druga, nie wiem co robisz. I teraz, gdzie tu jest to jeszcze opcja? Powinnam. Wystarczy ci wiedzieć. Okej, okay. To fajnie. Pozwólcie, że jeszcze się pobawię trochę tym różnymi obramówkami mapki. Może jakąś sobie fajną znajdę, pasującą do mnie. Nie, no standardowa jest chyba najlepsza. Dobra, Health in Mana, Classic, Fancy, Bars. Jak nic, idę w paski. Takie bardziej RPGowe, czym MMO wyczucie. I najgorsze się zaczyna. Co? Ej. Najgorsze się zaczyna, bo zaraz jest noc, a my nie mamy nic, gdzie możemy się ukryć. No już kończę tą chałupę. Ale chałupę? Proszę cię, nie mów mi, że ty robisz kwadrat. NPC tego nie lubią. Zrobię dach.
Musisz prawdziwy domek zbudować, siostra. Zresztą każdy z nas będzie musiał to zrobić. Nieważne co i jak. Gdyż, no jak mówiłem, teraz na PC mają wymogi. I żeby nie było, każdy z nas postara się zbudować później to wszystko na innych biomach. No brawo. Teraz odkrywasz takie... Ej, drzewka ulepszyli! Jak? No ładnie, inaczej się trochę generują te drzewka wszystkie. Są bliżej siebie, w większych ilościach. Dobra, kolejna osoba zginęła, tylko nie ja dalej, więc jest dobrze. Wiesz co, mam te nowe drzewa. No właśnie, też je znaleźliśmy. A jedna z living wooda, w którym nie ma pokoju, chociaż zapowiadało się, jak miał być. Teraz tanko. Błędy w generacji świata, czy... celowy zabieg? Jak myślicie? Co? No, że jest living wood, w którym powinien być domek, ale ten domek nie działa. Ła... Ja znalazłem chyba najlepszą funkcję, jaką mogli dodać do tej rali. Jaką? Gracz korzysta z drzwi jak NPC. No tak! I samodzielnie otwiera i zamyka. No? Teraz się skapnęłeś? Dawno tego... Posłuchaj, w starych wersjach tego nie było. A to były pierwsze drzwi, które znalazłem, więc no... Wiesz, siostra, nie siedzę u nas w bazie, jak niektórzy. Nieźle. Już mam książeczkę związaną ze zbieraniem lian, więc... Standardowo zaraz będę mógł już liny produkować sobie te... I uwaga, uwaga, fioletowy slime. Czy przeżyję z nim start... Jezu, 34?! Co 34? Tyle damage'a bije jednym dziabnięciem fioletowy slime. A ja podkreślam dalej, mam tylko swojego podstawowego dźgacza. A ja też mam podstawowego dalej dźgacza. No, ja to rozumiem, siostra, tylko mi chodzi o to, że właśnie... Nie jestem przygotowany na to, a już muszę się mięczyć z takimi potworami przez moją chęć zwiedzania. Zielone slimy czy niebieskie to jeszcze... Pierwszy gościu w jaskiniach. Spokojnie, ale i tak szacunek za to, że jesteś pierwszy w jaskiniach, plus 10 do reputacji. Aczkolwiek zadanie 32 obrazy i zwanshotowanie mnie przez nie jest trochę ciekawe. Dobra, chce ktoś jeszcze książeczkę odnośnie tych, no, liny z drzew? Ja chętnie. Dobra, dostaniesz taką bez żadnych dodatkowych efektów i tych living woodów jest tutaj pełno! Już chyba czwarte! I ciekawe. Nie spodziewałem się aż takich ulepszeń, bo niby są delikatne i w ogóle, no ale trudno odmówić teraz uroku tej gierce, jak jest tych więcej kwiatuszków, więcej jakichś innych rzeczy. Świat wydaje się od razu jakiś taki... Babkin, masz kamień? Wiesz co, mam... Nie, w sumie nie mam. Dobra. Mam nadzieję też, że... Właśnie nikt... No nie, zaraz się zaczyna. Ej, licznik jeszcze będzie martwy został dodany. Tak na stałe. Dobra. Misja uratowania moich... Jakiś ametyst gemcorn mi dałeś. No brawo! To są drzewa te całe skałowe chyba. Zostawcie to, oczywiście ja się później tym wszystkim pozajmuję. Ewentualnie ktoś z was, ale tak, żebyście, no wiecie, pokazali to później ludziom. A ja biegnę po mój grób i po moje pieniądze. Oczywiście, pewnie zginę jeszcze 20 razy, ale wiecie, taki standard. To wszystko wina Master Mode'a. Nie to, że ja nie umiem. Nie, wcale nie. Ani trochę. Dobra. Ciemno się zaczyna robić. Jak myślicie, są jakieś nowe potworki na noc tak po prostu dodane, czy raczej aż tak się nie bawili w zmiany? No, mi się wydaje, że nie. 19 nowych? No, niby tak, ale 19 nowych to jest, powiedzmy, wystarczająco dużo, żeby dodali już nawet na taki początek gry całkowity? Może. O, nie wierzę. Ja dzisiaj mam jakiegoś farta w tej terrarii, mimo wszystko. Slime, który ukradł moje pieniądze, jeszcze tu sterczał, mimo wszystko. Ja ci mówiąc, nie straciłem moich pieniędzy już od razu. Gwiazdy, to wtedy się przekonasz, jak to jest ładne wszystko. Okej. Super. Pożyczycie na nagraniu, że prawie nic nie widać. Tak więc pora chlać miksturę świecenia. Będziecie cokolwiek mogli zobaczyć dzięki temu. Łooo, jaka fajna gwiazdka. Ej, właśnie, też nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale ponoć te całe strange planty pojawiają się dopiero na hardzie. Strange planty, czyli... A, już wiem, dobra. Teraz tak, naprawdę jesteś taki... Tak. Ale teraz takie pytanko, naprawdę jesteś taki nieogar, czy tylko udajesz? Nie wiem. Aha.
Bo wiem, czym jest Strange Blend, ale tak jakoś dziwnie by było. Dobra, znalazłem kolejne drzewo, tym razem pokój chyba w nim istnieje. Jest jeszcze jakiś gnom! Jaki gnom? No to przeciwnik! Bardzo podatny na knockback, ale nie wiem, jakie ma staty i nawet nie chcę sprawdzić, bo jeszcze umrę. Uwaga, uwaga, bestiariusz, czy coś o nim mówi? Czemu ja mam informację o meduzach, jakichś innych rzeczach, a nie mam o tym, co biłem? A, nic nie wiadomo o gnomach jeszcze. O gnomach nic nie wiadomo. Natomiast widać już dużo informacji o niebieskich zielonych, o zielonych slemach, nic o niebieskich dużo, jak się okazuje. Wypada z nich 62 miedzi, średnie obrażenie. A nie, odrzut. 75 życia, 2 obrony, 21 ataku. Nie wiadomo jeszcze, co z nich dropi. O Boże, ale zombiaka zwykłego jestem w stanie już umrzeć. Znalazłem Living Loom. Tak po prostu na ziemi. I mamy już obydwie różdżki do żywych drewien, więc no. Rip. A właśnie, zbiera ktoś te groby, czy nie? No ja zbieram. Ty, zombiak ze świeczką! No brawo! Przecież mówiliśmy, że są nowe potworki, więc co się tak zaskakujesz aż? No bo jeszcze takiego nie widziałam! A nie zastanawiacie to, że to wygląda jakby nosił jakieś ubranie typu skórzana zbroja czy coś? Tak zastanawia. Dobra, na szczęście jest w takim miejscu, że... Nie. Nie wolno, zombiak. Nie zabijamy Gwiezdnego Klucza. Nie zabijamy Gwiezdnego Klucza, on tu musi udawać, że jest koksem w tą terrarię. Ty oko demoniczne też nie dobijasz. To w sumie Demonai nie jest jakimś takim problemem. Nieźle, jeden Silvera za zombiaka, tak po prostu. Dobra. 2 Silvery mam. No ja dostałem właśnie 2 za oko i jeden chyba za zombiaka, więc... Dobra, nie, ja nie wrócę żywy. Tam skąd przylazłem. Chociaż, ej. Musimy szybko hołpy dostawać jakieś takie porządniejsze, żeby NPC się powprowadzały, bo już mamy materiały na wielu, wielu z nich, po prostu. Czytajcie, mam w kieszeni bomby i granaty. I muzyczka z Terrarii chyba jest trochę za głośna. No, serio! Nie lubię cię, gro. Gratuluję! Nie lubię cię, gro, za szybko mi zabijasz, a ja tu miał udawać, że jestem koksem. Ona wie, że nie jesteś koksem i ci nie chce na to pozwolić. Tak, tłumacz się, ostra. Ja nie jestem wcale koksem. Uwaga, uwaga, co on mówi? Co to? Dobra, tak więc wygląda to, że nawet mi się podoba. Głupie oko. A co ono zabiło znowu? Zabiło sowę! To fajnie. A teraz zobaczmy, czy są jakieś nowe, ciekawe recepty. A no są nowe, ej, są dwie nowe rodzaje bomb. Więc są jakieś skarab bomb, o których już było trochę mówione. I są również dirt bomby właśnie. Idealne, które po rzuceniu rozrzucają derta. Idealne dla ciebie. Dobra, to ma już 25 klocków derta, żebym przetestował to sobie? Ja powinna być w skrzyni. Dobra. Jej. Uwaga, dirt bomb, test numer 1. A rzucę to w to miejsce. Uwaga. I proszę, jaka piękna sterta derta. Jak nic, delikatne zmianki, ale takie fajne. Przyjemne. No, dla mnie tak, nie wiem jak do ciebie, siostra. Chociaż dalej... Dzięki, zombiak. Nie wiem jak do ciebie, dla mnie naprawdę fajnie, chociaż jestem zawiedziony tym, że dalej nie zdobyłem niczego dla... No, jakiejś klasy. W sensie jakiejś nowej broni, nowego przedmiotu, nic. Poza tym dirt bombem. Spokojnie, jesteśmy dopiero na początku gry. I tak to nie tłumaczy niczego, siostra. Dla mnie to nie jest żadne wytłumaczenie, jak już mówiłem. Nie. Nie jestem gotowy na to, żeby tu walczyć. Zanim coś, to ja chyba muszę zeżreć porządną porcję ryb. Żeby dostać tak zwanego well-feda. A, dobra! Gemkorny się craftinguje. Ale to pod ziemią dopiero, więc to nie na teraz zabawki. W takim wypadku robimy kowadło. Standardowo. I żeby nie było, zobaczmy. Już jest jakiś wiatrowskaz z nowości i jakaś... Gratę? Co to jest? Gratę czy kratę? Fajne, jakieś takie jakby...
odpływy, które pozwalają przepływać tylko cieczą, a normalnie są blokiem. Ciekawe. I nie muszę przyciszyć muzykę, bo mnie za bardzo już zaczyna wkurzać wręcz. Bardzo mocno. Nie, powiem szczerze, zmiany są naprawdę na razie malutkie, ale no, jak się powtarzam, po raz pięciu pierdolonowy, fajne. Zmiany tam już kopiesz coś, znalazłeś jakiekolwiek przydatności, czy tylko tak kopiesz, żeby kopać? Na razie nie, ale może coś znajdę niedługo. Okej. To ja w takim razie, jeśli się nie obrazicie, robię sobie lepszego dźgacza. Skoro mam materiały, to chociaż sobie tego z lida zrobię, żeby mieć jakieś obrażenia większe, jak już coś będzie mnie dziabało. 29 obrażeń to już nawet dobry początek. Te groby są teraz jeszcze lepiej przygotowane niż kiedyś, że to są jeszcze nawet informacje, kto gdzie, jak, kiedy umarł. To ci nie też mówię informacje, kto ale gdzie, nie było jak czasu, umarł. Nie było godziny. A tu jest, dobra, godziny może nie ma, ale jest dzień i rok. Tylko teraz ciekawe, czy w ogóle można te groby dalej zbierać, czy nie zmienili coś też właśnie z nimi, że one stoją w miejscu i tyle. Jako taka, powiedzmy, kara za umieranie. Oby nie. Mu nie siostra. I tak zbudujemy cmentarz. W sumie. Dobra. Dobra, da się wykopać, tylko dużo dłużej tym razem, więc... Jest zadowolony teraz? Jakiś duch tu srunie! Gdzie? 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 Czyli one już były na Halloween, ale tylko na Halloween, a teraz nie ma chyba etapu Halloweenowego. No właśnie nie ma. Może z okazji Journey End. Journey End? No może przywróciło ich jakoś zwykłe potworki. Ale czy to jest to? Nie wiem. Zresztą się zobaczy. I swoją drogą powinniśmy już kończyć ten pierwszy epizod, ale jako że jest pierwszy, to niech będzie za 40 minut. Chyba się siostra, czemu znowu masz niebieską skórę, czy jakąś zieloną? Ty, ale ładnie wygląda kwiata, która spada. No ukradłaś, kradziejko jedna. A ich potrzebuję. I to bardzo. Po co? Bo tak. Ja ich bardziej potrzebuję. Bo ci uwierzę. Jako czarodziejka bardziej ich potrzebuję. Nie jesteś żadną czarodziejką jeszcze. Więc no. Ale bardzo. Jeszcze nie potrzebujesz. Dobra. To teraz mam dla ciebie, siostrzyczko, droga, bardzo ważne zadanie. Znajdź jakieś ładne miejsce na zbudowanie cmentarza. Ładne? No, co za dużo tych duchów? Nie wiem. Wiesz, przez... Ładne mam na myśli jakieś dobre miejsce do zbudowania cmentarza, żeby to nie było bezpośrednio u nas, na spawnie. A żeby jednocześnie było niedaleko, bo wiesz, no... Fajnie by było to po prostu mieć ogarnięte jakoś porządniej. I uwaga, uwaga, ekran sobie trochę się przesuwa, fajnie. I chyba byśmy mogli nawet zbudować cmentarza porządnego, bo mam w kieszeni właśnie... Chyba z 8 grobów? Nie, jakoś tak. Dobra, znalazłam w jakieś miejsce. No to fajnie. Ale duchy mnie zaraz zabiją. A w jakimś... Gdzie cię zabiły niby? Już nawet nie miałam monet, żeby je stracić, okej? No ale... Co ich tak dużo? Coś jest naprawdę dziwnego z tymi duchami. O, no kolejny duch! No, może to jest kwestia mastera, ale nie sądzę. W ogóle, pamiętaj, nie tak siedzisz cicho, nic nie chwalisz, co tam odkrywasz. Eksploruję, że nie ma nic ciekawego. Nie wiem, może warto byłoby polecić tam gdzieś z tobą, czy coś? Zresztą ja się teraz męczę z duchami i budową cmentarza, więc... Więc w sumie nie wiem, czy to dobry pomysł. Znaczy dobra, może cmentarz zostawmy na czas, kiedy będziemy już ogarniać to wszystko jakoś porządniej. Czyli wiecie, no, kiedy nie będziemy budować takich chałupek, ale coś już porządniejszego, łatwiejszego, fajniejszego. Co swoją drogą w następnym materiale, jak już pisałem na twarzy książce, postaram się ogarnąć. Że podkreślam, nie oznacza to, że wy też musicie, tylko fajnie by było, wiecie, tak... Najpierw następny przygotować. I uwaga, uwaga! Aplikoty! Ej, przyznacie, kto zdobył aplikota i za ile i gdzie? I jak? Co? Jaki aplikot? To jest owoc. Czyli te drzewa teraz dają nawet jakieś pieniądze. Znaczy jakie pieniądze te? Żarcia. Fajnie, aplikoty i z dwóch owoców można zrobić sok owocowy, który... Który działa przez 15 minut, natomiast owoc daje na 5 minut buffa. I można zrobić sałatkę z trzech owoców i miski, który daje na 25.
Więc wiecie co? Fajnie, już widać, że zaczyna się po prostu bardziej rozwinięty system żywieniowy. I żeby nie było, siostra, nie ma, że nie chcesz. Jest za trudny, po co ja się zgodziłam? Pomęczyłaś nas, że chcesz? Bo chcę, fajnie, ale... ej, znalazłem już potężniejsze żywności. Grzybek plus... ta ryba. Nawet nie wiem, przy tym, aha. Dobra, przy garku daje nam zupę, nawet bez miski. I ona daje średnie wzmocnienie, a nie małe. Więc już potwierdza się to, co słyszałam, że ponoć mają być trzy poziomy na jedzenia. I w ogóle, jeszcze nie skupiłem się na tego szczególnie, ale popatrzcie, jakie tu jest piękne tło. No ja proponuję, żeby teraz nagrać już drugi odcinek. Ciosta, ty myślałeś, że co, żeby skończymy na jednym? Nie ma przebacz! My zrobimy, ile nam sił w gardłach starczy. To, co siostra lubi najbardziej. Ej, w ogóle zauważyliście, że nasi te gracze zaczynają mrugać czasami? No, ja? Jak masz mało HP, to tutaj mi chyba mrugają. Nie wiem jak. O, naprawdę siedzę. Tak, siostra. Zachwycaj się czym chcesz, ale wiesz, no. Mamy ważniejsze rzeczy niż zachwycanie się. Ostatni update do Terrarii, a poza tym jestem zachwycona, że takie szczegóły. Nawet trawa się trzęsie, jak się chodzi. No wiemy, tylko chodzi o to, że zachwycaj się, ale przy okazji rób coś, proszę, chociaż przydatniejszego. Bo podkreślam, my musimy się tutaj pośpieszyć, bo nie wiem, czy jakichś nowych inwazji, nowych czegoś w masterze nie wrzucili, nie zmienili warunków, a trzeba być na wszystko gotowym. Rozumiecie? Dobra. A był ktoś tak bardziej mocno na prawo? Ja się zajęłam zdobywaniem gliny i kamienia. Dobra, przyda się w sumie. Chociaż ogólnie przydałoby się jeszcze te błoto zdobyć szybko. Chociaż to z derta da się craftić, więc nie problem. Bo jak już będziemy budować na porządnie, to na porządnie oznacza z fundamentami, rozumiecie? A nie będę ukrywał, tyle co się naglądałem Terrarii u innych, czy tam nasłuchałem, to cegły błotne chyba są najlepsze do robienia fundamentów. Takie najsensowniejsze. W ogóle jest mi smutno, bo ja też bym chciała budować, ale ja nie potrafię dobrze budować. Siostra, nikt nie każe ci budować nie wiadomo jak wspaniale, to jedna rzecz. A druga, podkreślam po raz kolejny, zawsze mogę ja potem przyjść i jakieś wykończenia do budynku dodać. No naprawdę, nie trzeba budować skomplikowanie, żeby to było piękne. Wystarczy tylko... Mówisz? Mhm. Wystarczy tylko niewielkie elementy dać, które by upiększyły wszystko. Zresztą ja ekspertem nie jestem budowania. Nie w takim sensie. Urealistycznienie, jak mówiłem, fundamenty wkopać w ziemię, jakieś tam podpory, inne takie elemenciki. Co prawda prawdziwe budowanie będziemy mogli zrobić dopiero zdecydowanie później, bo na obecny moment to chyba jest za cicho. Tak, zdecydowanie jest muzyka teraz za cicho znowu. I muszę niestety tylko UI scale zmniejszyć. Niestety. Ale wracając, nie musisz budować nie wiadomo jak. Buduj po swojemu, zawsze można poprawić, jeśli będzie naprawdę źle, a jeśli będzie w miarę, to nie musisz przejmować. Po prostu buduj tak, jakbyś widziała budynek rzeczywiście, a nie w Terrarii. Czyli jeśli jest jakiś budynek, który twoim zdaniem powinien mieć jakąś podporę, zbuduj tą podporę. Jeśli twoim zdaniem dajmy na to... Ale jak? Ja nie wiem, jak ja mam budować podporę. Potem ci pokażę, jak będziemy już zajmować się budową na porządnie, bo jak na razie zwiedzam świat, chcę zobaczyć jakieś zmiany większe na Corruption, na czymś innym, rozumiecie? Tego typu rzeczy. A właśnie, mi mówiłeś, że Halo będzie od razu. To był troll, przecież to wczoraj mówiłem. Ty zły kłamaczu! Ale da się tu przyzwać tym zwykłą butelką wody święconej, więc... Gdybyś ja bardzo chciała, można byłoby... Jak chciałbym wodę święconą? Z pyłku wróżki. I naszym Halo. Z pyłku wróżki naszym Halo. Głupie robaki! Dobra, przyznać się, kto ma głośną myszkę, bo już u kogoś było kliki słychać. A kto może mieć głośną myszkę? No to w takim razie jesteś naprawdę jakąś cudotwórczynią, siostra. Brawo, ty. Masz mikrofon typu... przyustowego, zwykłego mikrofonika, nie jak ja pojemnościówkę, a i tak myszka jest wychwytywana. Dzięki, nie musisz celowo klikać głośniej jeszcze. Teraz to tak celowo, żeby cię przedrzeźniać. No wiem o tym, dlatego mówiłem, że nie musisz. Ale dobra, mniejsza z tym. Swoją drogą, wam też się wydaje, że... Dobra, ale właśnie wracając. Wam też się wydaje, że jest aż za dużo grzybów na tym świecie? A czy ja wiem? Tak naprawdę jest wiele utrudnień, więc... Nie, ale chodzi o to, że właśnie grzybów jest dużo więcej niż kiedyś było, co...
No nie ukrywam, jak teraz ta zupa rybna będzie cenną rzeczą, jest naprawdę fajne, ale... No... Tak się taka pozmieniała, że aż... Mogę powiedzieć osobiście, że też nie poznaję większości funkcji. I chyba trochę za mocnego zooma, to 44% zarzuciłem. A tak 126 powinno wystarczyć, żeby wiecie, też ekran nie był za bliski. Dobra, teraz gini szlajmie. O, pustynka. I trzymaj tak kciuka, to może odnajdę oazę. No i fajnie by było. Tak, oazę. Nie mówi mi siostra, że... Dobra, nie będę grał jak na stówce, bo na większość trochę może przesuć coś. UI scale muszę trochę podnieść. Wiem, ostatnio kiedy oazę widziałam, to na modach. Nie, na modach nie widziałaś oazy. Bo na modach, podkreślam, nie ma oazy. To był ukryty ocean, nie oaza. Oaza jest teraz mini elementem biom pustynnego, chociaż kilkukrotnie już mi się pokazywało, że niby jest jakiś biom pustynny czy tam oazopodobny, a nie ma jak tego, więc... Bo po prostu ja już nie wierzę tej grze, ona mnie chce okłamać i tyle. Pewnie dalej będę szedł przed siebie z żadnym rezultatem. Chociaż właśnie wiecie, co mnie najbardziej przejmuje teraz? Tak naprawdę nigdzie nie widzę tego. Nie wiem, siostra, ale takie rzeczy się wycisza przed siadaniem do porządniejszych nagrywek. No, ale wracając. Obawiam mnie, boję się tego, czy obawiam się tego faktu, iż gdyż, ponieważ... jakiś pieniek z grzybkami. Albo nie z grzybkami, ale pieniek, tak czy siak. Tego się ścina siekierką. Dobra, plus 10 do respektu za realizm, jak nic. No, ale wracając. Obawiam się tego, że... Corruption może teraz być jeszcze gorzej, powiedzmy, znaleźć i sobie z nim radzić niż było, bo... Znaczy było łatwe do znalezienia, a teraz idę i go nie ma, więc... Może się okazać, że ono będzie pod ziemią gdzieś głęboko. Ej, znalazłem coś, co wam się może spodobać. Co? Da się teraz zdobyć coś takiego ze skrzynek, jak puszka robaków. Po prostu przedmiot, który otwiera się tak jak ten Bag of Herbs i dostaje się z niego przynęty. I dostaje się robaki z niego do łowienia? Prawdopodobnie tak. Zachwyt. Wiem, siostra. Ale nie ukrywam, ja nie wiem, otworzymy to może później. Chociaż nie, czemu później, ja dobra, otwieram już teraz i 8 zwykłych wormów. No, spodziewałem się trochę czegoś lepszego, chociaż... No, can of worms, czegoś tak. Nie sugeruję ostro, że to będą robaki. I dobra, mamy corruption. Przywiozę trochę drewna na pamiątkę. Dobra. Ale niestety za daleko raczej tutaj nie dotrę, bo wiecie, no. Bądź co bądź, no, czuję, że to może być zbyt niebezpieczne. A u was coś ciekawego się dzieje? Cokolwiek do podzielenia się, czy jak zwykle to ja będę ten, który cokolwiek mówi, gada i w ogóle. Właśnie, a propos trochę biomów, znalazłem oazę. Serio? Naprawili ciekawą mechanikę, już nie możesz podkopać kaktusów, żeby je ściąć. O. Okej. Okay. Ale w serio, gdzie? Czyli oaza jest po prawej stronie, tak? No tak, tak. Dobra, to pozwól, że ja spróbuję... Ja nie wiem, gdzie to jest, ja idę kopać glinkę. Dobra, umarłem. Ale nie, wracając, pozwól, że pójdę zobaczyć sobie tą oazę. I lepiej zapamiętajmy, gdzie ona jest, bo tam będzie budować nasz przyczółek pustynny. Chociaż nie wiem, czy jakikolwiek NPC będzie lubił pustynię. Ale no... Może... się zresztą ogarnię. Jeśli wszędzie, to wszędzie. Tak? Nie, no, budować będziemy, tylko nie wiem, czy NPC po prostu lubią tereny pustynne. Ty, na pustyni będzie można jakieś piramidy zrobić. Niekoniecznie piramidy. Trzeba będzie o czymś kreatywniejszym pomyśleć. Bo w sumie tak... Nie ukrywając, no chciałbym, żeby to było fajne, a nie tylko jakieś jeden rodzaj budynku powtarzany milionkrotnie czy coś, ale... Jezu, kolejny duch? Skąd one się biorą? Nie wiem, czemu zaczynam się naprawdę podejrzewać, że one mogą być z tych grobów wszystkich postawionych. To jednocześnie... To jednocześnie właśnie też trochę komplikuje kwestię zbudowania cmentarza. Bo jeśli on by generował duchy, to raczej blisko domu nie chciałbym go mieć. I teraz w sumie jest jeszcze jedna rzecz, która tak trochę mnie zastanawia. Miasta ponoć blokują spawn potworów. Więc co w sytuacji, kiedy właśnie cmentarz, dajmy na to, zwiększa spawn potworów, czy tam dodaje jakieś potwory, spowoduje, że z tego więcej? Jaka ładna ta oaza. Fajna. I są palmy.
Oczywiście zetnę jedną. Tak? Zetnę jedną, żeby po prostu dostać trochę palmuda. Do porównywania później. Zasadzamy, żeby nie było. Trzeba dbać o drzewa. Nie wolno ścinać bez zasadzania. I zobaczmy, co dalej w ogóle czeka. Chociaż dobra, dalej ty polazłeś papki, nie co tam. Nie będę ci przeszkadzał, tylko pobiję trochę sępów. Bo trzeba bestiariusz wypełniać. Chyba to też byłoby się. Jak to nie ma? Musi coś być. Ja już trafiłem z lewej, więc. Prawdopodobnie z prawej też gdzieś znajdziesz. Dobrze, szybciej, szybciej. Co ma robić szybciej, szybciej? No bo chciałem zobaczyć informacje na temat różnych potworków, które już spotkałem, że tak nazwę. Grasshopper, nic, goldfish, nic, bunny, nic, squirrel, nie no. Raczej, lepiej byłoby chyba sprawdzić informacje o różnych gatunkach zombiaków. O takim rudym zombiaku, czy tam zombiaku z mózgiem na wierzchu, nie wiem, nic jeszcze. O zombiaku z włosami, takimi standardowymi zombiakami, nic. Takim, który miał drzewo na głowie, nic. O zombiaku z pochodnią, nic. O zombiaku ze strzałami w klacie, nic. O duchach wiem już, że... Tak, duchy są tylko cmentarzyska. I są to trzy gwiazdkowe istoty, czyli już jedna chyba z groźniejszych. A to nie była przypadkiem rzadkości? Nie wiem. Może jest rzadkość. Wiesz, ja się nie znam, mówię wprost. Dobra, widać już chyba prawie wszystko o slajmie zielonym, tylko dalej nie wiem co dropi. O niebieskim już wiemy, że dropi slime staffa oraz że dropi swój żel. Nie znam jeszcze procentów, ale no wiadomo, więc jest dobrze. Teraz tak, o fioletowych wiemy tyle co nic, poza tym, że są w dzień. Czerwone wiadomo, że są pod ziemią, tak samo jak żółte. O niedoperzach wiadomo, że są dopiero w jaskiniach i w sumie to tyle. Niebieskie majtuzy tak samo. Sępy tak samo, tylko że pustynnie. Znacznie mało jak na razie odkryliśmy informacji. Dobra, nie będę ścinał tych kolorowych drzewek. Bo jeszcze okaże się, że one dają te owoce co jakiś czas i lepiej je zostawić w spokoju. No i dobra. Skoro w sumie mamy już prawie 40 minut, to... Warto byłoby chyba przeczekać pomału już na porę dniową i zacząć pomału jakąś budowę czy coś. Teraz... Zobaczmy, czy jest coś ważnego... Niestety... Mówiąc porę dniową, co masz na myśli? No na to, że będzie dzień i w dzień budujemy. Bo w nocy jest ciemno i są potworki groźne. Takie niebezpieczne bardzo. Które mogą być zabić naszych biednych graczy i NPC-ów. O, widzę, że masz już butelkę do sruwania. No, udało ci się znaleźć, no jeszcze jedno lusterko. A, to nieźle. O, dzięki. I standardowo... No. Ty głupi slajmie, nara, do widzenia. Do widzenia, nie będziesz mi NPC-ów zabijał. Jak na razie nie zabija NPC-ów. Zabija ciebie. NPC-a też prawie zabił. A mnie zabił zombiak. No i niestety trzeba będzie szybko zacząć. Siostra, co tam budujesz z czerwonej cegły już? No taki na razie. Okej, a poza tym... chyba nie do końca zrozumiałaś to, co tłumaczyłem wcześniej. Zresztą, zobaczysz ja mówię, wszystko że na chwilę. Razie. Tak, no. Ja rozumiem, że na razie i w ogóle, ale... Ej, tylko... Dobra, nie się z tym, że się sam gubię w sumie w swoich słowach. Proszę was, sprzątajcie groby bardzo szybko, bo... No, one spełnią te duchy. O nie, Gajda zgubiliśmy. Nie jest dobrze. I dobra. W takim wypadku... Nie robi się. Kiedyś ostrzyczka się nauczy, że większość rzeczy w Terrarii trzeba znaleźć. No wiem, ale myślałam, że jest recepta na bumerang. Nie kojarzę żadnej przynajmniej. Chociaż nie ukrywam, obecna wersja gry mogła no w sumie dodać
Jak mówimy, jest to dla mnie całkowite nowość. I w sumie mamy 40 minut, to... No, a to w sumie dobrym pomysłem będzie chyba zakończyć tą przygodę. I spotkamy się już w następnym epizodzie, który będziemy nagrywać od razu. Tym razem będzie on poświęcony nie zwiedzaniu czy zachwycaniu się nowościami, a właśnie delikatnym początkom budowy. I w sumie celem zdobycia pierwszego pylona, czytajcie, stworzenia miasta leśnego. No dokładnie. Tylko wiecie co, mam teraz taką delikatną obawę, że zmiany w systemie grobowym, tak to nazwę, uniemożliwią wykorzystywanie grobów jako ozdoby. Wiecie, czasami się ich wykorzystywało w elementach jakiejś budowli czy coś, a teraz... Jeśli to by miało spełnić duchy, najpierw trzeba mieć pewność, że to już jest miasto, a potem dopiero się tym bawić, wiecie. No. Żeby po prostu nie było sytuacji, w których później znowu będziemy musieli się męczyć z duchami przez to, że położyliśmy sobie grób jako ozdobę. Dobra. Starczy tego, ja dziękuję. I teraz już definitywnie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Tak więc, chcecie się też pożegnać, czy mam już mówić standardową formułkę? Pa! Go dalej. Pa. Tak więc, trzymajcie się. Hej, hej. Pa.